Siema! Witajcie widzowie na następnym materiale, jakże nietypowym oraz pięknym, w którym chcemy wam właśnie pokazać, jakie jest nasze wyposażenie na urbexy, czym się na co dzień posługujemy do nagrywek, co wykorzystujemy. Dokładnie. Tak jakby no, co jest po prostu no niezbędne do tego, żebyśmy coś w ogóle nagrali. No i będziecie mieli w tym materiale właśnie okazję, żeby zobaczyć to wszystko z bliska. I bez przedłużania mam nadzieję, że obejrzycie ten materiał, więc każdemu, kto to ogląda, życzymy smacznej kawusi. Tak jest, dokładnie, smacznej kawusi dla każdego tatusia oraz mamusi, więc oglądajcie ten materiał. Oglądajcie! Więc teraz macie kamerę skierowaną centralnie na nasz stół z naszym wyposażeniem. Także od czego by tu generalnie zacząć? Myślę, że zaczniemy może tutaj od drona. To jest dron DJI Mavic Air. No wiadomo, w starszej generacji mieliśmy mały problem, bo zazwyczaj mieliśmy 3 baterie, teraz mamy dwie baterie tylko, bo jedna bateria nam zaczęła puchnąć i woleliśmy nie ryzykować, żeby jej używać. Tak jest, bo wiecie, no nie zależy, no czasami z taką baterią mogłoby się nic nie stać, ale nie warto ryzykować, bo taka bateria, która jest napuchnięta, to wiadomo. No. Pewnie dlatego zaczęła puchnąć, bo już pewnie miała dosyć swoich cykli, już pewnie. No, już tak jakby, no nie ma co ukrywać. No, już w swoim życiu przeżyła sporo nagrywek, także no nie ma co się dziwić z drugiej strony. Ale będą nam mówione 2 nowe. No. A czy nowe to nie są, bo to są używki odnowione. No bo nie ma nowych, wiadomo. Także. Tak jak wspomniałem, tu mamy pierwszego drona, ale mamy również drugiego drona. Nowszego. Nowszego i to o wiele nowszego i o wiele bardziej zaawansowanego. Mogliście już go widzieć na naszym filmie, w którym pokazywaliśmy właśnie zakup tego drona. Będziecie mieli przypięty link do tego filmu, więc nie pokazujemy wam go tutaj, bo jak widzicie brakuje już nam w ogóle miejsca tu na tym stole. Więc tutaj go akurat w tej chwili nie ma. Ale jeszcze nie zobaczyliście żadnych filmów jakby z tym dronem w roli głównej na kanale, ale... Znaczy się, powiem tak, jeden będzie wrzucony na kanał za niedługo, taki mini test z niego, bo tam mamy, jakieś tam nagrania mamy z niego, no, w miarę fajnie się... wyszły, no. Coś tam wrzucimy, ale jeszcze musimy opanować do perfekcji. No, udawało nam się nagrywać, a teraz nie wiemy jak, jakoś tak. No, więc tak naprawdę to co nam się udało nagrać to... Udało nam się nagrać chyba czystym przypadkiem, bo teraz totalnie nie wiemy jak włączyć nagrywanie w tym dronie, ale to jest jeszcze do nauczenia się. Dobra, to myślę, że możemy przejść dalej. Tutaj mamy mikrofony. Są tu 2 mikrofony. Też zakup w tym roku. Tak jest. Też jeszcze się ich uczymy też dokładnie. Zakup w tym samym sklepie oraz w tym samym dniu co dron. W Galerii Katowickiej DJI. Tak jest. W sklepie. Więc to jest kolejny nasz sprzęt. Tutaj mamy lampy i te lampy są rozdzielone. Tutaj mamy 3 sztuki i tutaj jedną. I tą jedną zazwyczaj posługiwał się 7 do robienia zdjęć, a te 3 miałem przeważnie ja po prostu do nagrywania. Także lampy całkiem dobre, mocne, więc jakby ktoś chciał kupić to polecam. Tutaj mamy obiektywy do drona oraz do kamery. Można sobie zmienić tam w zależności od po prostu warunków jakie są na dworze, chyba są, nie? No i nie tylko. No. Tutaj mamy taki scyzorek, no wiecie, różne rzeczy się dzieją na takich eksploracjach, na peksach, więc jakieś narzędzie do samoobrony zawsze się przyda. Dokładnie. I widzicie, to ma wiele funkcji, nie tylko nóż, ale także jakiś, na przykład tutaj śrubokręt. Otwierasz. Na przykład jak sobie bierzemy, na przykład sobie bierzemy jedzenie na, tak jakby to powiedzieć, do termosa i sobie jemy po prostu. Podróż, żeby nie. No właśnie. Także jeśli jesteśmy przy samoobronie, to tutaj od razu mamy gaz pieprzowy, dokładnie 2 sztuki. Tutaj mamy rękawiczki, wiadomo, no lepiej na urbexach niczego gołymi rękami nie dotykać, bo wiadomo. No wiadomo, jak są na przykład jakieś blachy zardzewiałe albo coś, to ta rdza może się wbić w rękę, albo na przykład jakieś, jak jest drewno jakieś. No jakieś drzazgi, albo w ogóle jakieś skażone powierzchnie albo coś tego typu, to lepiej zawsze
mieć rękawiczki. No i oczywiście maseczka. Nie jest to jakaś maseczka taka no, mega zaawansowana, widzicie, maseczka zwykła, materiałowa, ale zawsze coś tam uchroni przed jakimiś chemicznymi zapachami. No, jakimiś zapachami albo coś takiego, więc... Takimi też... jak mieliśmy na przykład, jeśli mieliśmy maseczek, no to na przykład byliśmy w takim, w opuszczonym hotelu gościniec, no to tam były na dachu gołębie, więc tam bardzo śmierdziało, a wtedy jeszcze nie używaliśmy maski, no i nie dało się wytrzymać. No, także to było jeszcze lato, także wyobraźcie sobie, jak to tam musiało być nagrane i jakie tam się musiały zapachy uwalniać. Ale dobra, nie wracajmy do tego. Tutaj mamy również krótkofalówki, dokładnie 3 sztuki. To też niedawny zakup, ale tak jak zauważylibyście na filmie z opuszczonego szpitala, takiego, niektórzy nazywają go psychiatryczny, ale on nie był psychiatryczny przez jakiś okres tylko. Tam znacie, tam jest reszta historii na filmie. No i była taka akcja, widzieliście, z policją. No i dlatego postanowiliśmy zakupić krótkofalówki, żeby po prostu osoba, która jest na zewnątrz, czyli ja, czeka i porozumiewuje się z resztą grupy urbexowej, czy wszystko w porządku. No, to co się dzieje na zewnątrz, to wtedy nas Paweł informuje i dokładnie. Się możemy szybko porozumieć i w razie czego się albo szybko zmyć z danego miejsca. Albo się schować gdzieś. Albo się gdzieś schować, dokładnie. Dobra, to tutaj mamy, tutaj mamy oczywiście apteczkę. Wiadomo, podstawowa rzecz. Tak jest. I tutaj mamy również neutralizator gazu pieprzowego. Dokładnie. Więc wiecie, no różne rzeczy się zdarzają i gdyby na przykład ktoś was zaatakował, na przykład przy użyciu właśnie gazu pieprzowego, psiknąłby wam właśnie nim do oczu, to taka chusteczka właśnie wam pomoże. Przeciera się oczy taką chusteczką i ona po prostu neutralizuje ten gaz pieprzowy i jest o wiele lepiej niż no, gdybyście po prostu je nie mieli, nie? No tutaj dobra. Jeszcze z dodatkowych rzeczy, to tutaj mamy parę banki, które nam są potrzebne, też niezbędne, bo na przykład telefon się przydaje podładować, albo różne sprzęty, na przykład typu lampy. Zdarzało się tak, że na urbexach nam wysiadały. Kamerę też można podładować, także no. Bez powerbanka lepiej się nigdzie nie wybierać. Jest to przydatne, więc wiecie jak jest. A tu mamy zapasowe śmigła do drona, ale jeszcze nie były używane póki co, na szczęście. No, obecne skrzydła, które się tutaj znajdują, to są na tyle wytrzymałe, że jeszcze nie trzeba było ich tak naprawdę nigdy wymieniać. I oby tak dalej było. Solidna firma, solidne skrzydła, także miejmy nadzieję, że dalej się będą jeszcze trzymać i dalej będą funkcjonować. No i na samym końcu jeszcze, tego nie widzicie chyba w kamerze, ale teraz to wam pokażę, buty na urbex. Severy ma takie same. Tak jest, mamy te same buty. Tutaj mamy blachę, od spodu też mamy blachę. Możecie sobie pomyśleć, po co wybraliśmy w zasadzie buty z blachą na urbexy, że po co wam to potrzebne, no ale to już wam odpowiem, dlaczego wybraliśmy właśnie buty z blachą. Powiem tak, nie była to na pewno dość przyjemna sytuacja, a mianowicie byliśmy w pewnym opuszczonym szpitalu, no i wyszło jak wyszło, że Pewien z nas po prostu no trochę wbił sobie szkła w nogę. Nie było to jakieś tam bardzo może tragiczne. No skończyło się to dobrze, tyle powiem, ale mogło się skończyć też o wiele, wiele gorzej. Dokładnie. Także no przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mówią. No i nie mieliśmy wtedy też apteczki. No właśnie, wtedy nie byliśmy, jak widzicie, no jeszcze na takim dobrym poziomie, jak aktualnie jesteśmy. Więc postanowiliśmy się właśnie wyposażyć już jakiś dłuższy czas temu w tą apteczkę i właśnie w te buty z blachą. I no, będąc w takich butach na eksploracji, no to nie ma mowy, że wam się coś w ogóle wbije w stopę albo cokolwiek. No to są solidne buty, no nie ma co ukrywać, także no... Ogólnie jeśli chodzi o obuwie, to też szczególnie tak jakby no... Apeluję, żeby nie chodzić w jakichś tam trampkach zwykłych albo w jakichś, nie wiem, tenisówkach, tylko jednak postawić na jakieś solidne buty. Już nawet nie mówię, że faktycznie muszą być z blachą, ale żeby miały chociaż tą twardą taką podeszwę, żeby była już taka większa pewność, że wam się nic nie wbije w tą stopę, co nie? No dobra, no to myślę, że to jest wszystko. Pokazaliśmy wam wszystko, co chcieliśmy. No
Mamy nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dokładnie. I że trochę Wam rozjaśniliśmy tą sprawę, jeśli się zastanawialiście, jak właśnie wygląda nasze wyposażenie na te wszystkie eksploracje. I ewentualnie, jeśli Wy nie wiedzieliście, co na przykład ze sobą zabrać na Urbex, no to mamy nadzieję, że trochę Wam to rozjaśniliśmy, że już jesteście bardziej rozeznani w tym temacie. No i co mogę powiedzieć? No, życzymy jedynie Wam samych owocnych eksploracji, bez przypałów, bez jakichkolwiek tam przebojów. No i mamy nadzieję, że odcinek taki bonusowy Wam się podobał i myślę, że do zobaczenia do następnego. Więc siema. Siema.